Z Izabelina. Wyniki wyborów we Francji nad Sekwaną obserwował Gabriel Garstka. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie prezesie. Cały jestem, że tak powiem, w pąsach, no bo te komentarze to nie tylko, że całą noc, bo tu tak debatowano, że aż się ciepło na sercu robi, ale wszystko oczywiście się dopiero rozpoczęło, bo każdy ma swoje trzy zdania na ten temat i każdy ma ochotę coś powiedzieć. A rzeczywistość jest no nieubłagana, więc przede wszystkim zaskoczenie dla wszystkich partii, dla wszystkich, bo mimo, że Rassemblement National, pani Le Pen prosił o to, żeby w wyniku wyborów nagle nie bawić się w ciuciu babkę i ustąpić, nikt nie spodziewał się, że ta prośba Jordana Bardelli zostanie spełniona. Także tutaj Rassemblement National, czyli Zrzeszenie Narodowe, no po prostu no jakby się no bramy otworzyły przed nimi. To jest coś niezwykłego. No i pytanie, które się nasuwa, co będzie dalej oczywiście, bo to takie pokerowa zagrywka, właściwie szaleństwo dla niektórych. Uważają, że to jest po prostu zabawa w ciuciu babkę, to jest gracz, a nie polityk. No i to się oczywiście skończy czym tylko, to się nazywa kohabitacja, czyli będzie musiał premier współistnieć z prezydentem, mimo że są z zupełnie innych opcji. Ale powiedzmy, wróćmy na chwilę bo pan przez całą noc obserwował to, co się dzieje na scenie politycznej. Tak, no niestety musiałem słuchać. Wróćmy do początku całej historii. Maria Le Pen wygrała wybory do Europarlamentu, ponad 32% uzyskało jej ugrupowanie, a prezydent tak. Macron przegrał te wybory, 15% tak. głosów i następnie niedużo później, co świadczy dobrze i o prezydencie, i o demokracji francuskiej, bo wyszedł i powiedział to w takim razie, nowe wybory do parlamentu francuskiego odbędą się już 30 czerwca i od tego momentu zaczęła się ta wielka debata francuska, no bo za miesiąc, bo 7 lipca poznamy nowy parlament francuski, który może być zupełnie inny, a polityka francuska może się w diametralny sposób odmienić. No więc właśnie, ta para, jaką stanowiły Niemcy i Francja, i z tego powodu też chyba się rozpadnie, bo nie bardzo widzę, w jaki sposób pan Scholz by rozmawiał z panią Le Pen. Tutaj są to tak sprzeczne dwie tendencje. To by wyglądało na to, że Francuzi i Niemcy już się nie dogadają, żeby położyć rękę na całej Europie. To już jest prawie pewne. Także to jest tak. Teraz co robi lewica? Lewica jest tak rozdrobniona, jest po prostu nawet przerażona, bo się nie zjednoczy, żeby przeciwstawić się. I teraz tak bezustannie używa się słowa prawica, ta ciężka, ekstremalna i tak dalej. Nieprawda, bzdura. Właśnie im bardziej zaczęli mówić, że pani Marine Le Pen to jest taka straszliwa prawica, tym bardziej ludzie na nią głosowali, bo widzieli, że po prostu wszystko to jest wyssane z palca. Przerażenie tej lewicy jest ogromne oczywiście i wszyscy mówią, że to jest właściwie głosowanie, było takie troszeczkę na zasadzie protestu. Nie chcemy Macrona, koniec. Połowa Francuzów w ogóle się nie zjawiła w lokalach wyborczych, żeby nie było nieporozumień. No i ktoś ładnie powiedział, że dwie świeczki w kościele powinna pani Marine zapalić. Jedna dla Erika Zemura, że bardziej na prawo jeszcze jest, a drugie dla pana Mélenchona, który szalony enfant terrible po francuskiej polityki. Tym dwojgu ona zawdzięcza bardzo wiele. No, a jeżeli chodzi właśnie pytanie o, jeżeli zostaniemy jeszcze przy prawicy, co się stało z partią Les Républicains, z tą klasyczną, tradycyjną, w okolicach 7%, tak, czy to koniec? To jest właśnie bardzo dziwne, to znaczy pan Ciotti, który jest głównym reprezentantem, jeszcze dziś rano powiedział wyraźnie, nie będziemy wchodzili w żadne sojusze z i tak dalej. To są jakby to powiedzieć, ta arystokracja polityki francuskiej, no nie wiadomo dlaczego, po prostu zasnęła, no, prawda? Oni tak sobie czekają, może się coś stanie jeszcze, może to, może tamto.
powstaje oczywiście problem, czy oni będą głosowali za Marine w różnych sytuacjach. Czy to będzie tak, że zostaną sami w swoim kącie i będą się bawić swoją polityką i to nic nie da. Zaskoczenie jest tym większe, że reprezentant właśnie Republikanów bardzo ładnie wszystko przedstawiał, mówił, toś. No tu niestety trzeba już było mieć bardzo solidne nery, bo uderzenie było ze wszystkich stron i nie wiem jak to powiedzieć, po prostu Marine Le Pen zbiera owoce swojej wytrwałości, tak bym powiedział. No, ale gdybyśmy popatrzyli na to, co się wydarzy w tych wyborach już parlamentarnych we Francji, czy może dojść do sytuacji, w której po raz pierwszy partia, która w zasadzie jest najbliższa tradycjom golistowskim, że ona się po raz pierwszy nie pojawi w parlamencie francuskim? Może się nie pojawić, mogą być niezłe zawirowania. Macron postawił na rzecz nieprawdopodobną. On chce, żeby po prostu daje jej zatruty prezent, bo problemów, które tam nagle Francja ma, jest strasznie dużo. Proszę sobie wyobrazić, że trzeba ponownie uprzemysłowić Francję, zatrzymać emigrację, naprawić wszystko, co w kraju leży i kwiczy, bo innego słowa nie mam. Przestać, że tak powiem, straszyć ludzi różnymi rzeczami, bo to bezustannie, prawda? I oczywiście to tego jest jeszcze więcej, przepraszam, że tak powiem, bo tutaj sobie pięknie wynotowałem, bo mi się nie chciało wierzyć, że to jest, że tego jest tak dużo, więc pozwolę sobie zerknąć jeszcze na chwilę tutaj do notatek. Przede wszystkim rozkład instytucji państwa trzeba z tym skończyć, bo to po prostu Ministerstwo Sprawiedliwości wszystko działa tak, jakby nie istniało. Trzeba przede wszystkim zakończyć tą emigrację, która się nie kończy, bo nie wiadomo skąd, ale ciągle 300 tysięcy nowych przybyszy mamy we Francji. Mówią Francuzi sami, mają tego dosyć, bo tego już jest za dużo i nie wiedzą, jak temu wszystkiemu się przeciwstawić. Problemy są na tyle ciekawe, że... no i oczywiście jeszcze dwie rzeczy. Nie zapominajmy, Macron jednak zrobił sytuację, w której emerytury zostały przegłosowane na siłę i w 64 roku życia, z 60 przesunął wszystko, 4 lata, to jest dużo. Prawda? To nie jest 60 lat, to jest 64 i takie siłowe przegłosowania w parlamencie bardzo to się nie podobało. Cała klasa średnia francuska w zasadzie jest zdegustowana i nie chce... Jeszcze pan wspomniał, przepraszam, że się w... Tak, ponieważ tak, chciałbym powrócić do kwestii do lewicy, ponieważ wspomniał pan tylko, tak, że lewica jest bardzo rozdrobniona. Wczoraj wieczorem po ogłoszeniu wyników spontaniczne manifestacje w Paryżu. Czy lewica może cokolwiek ugrać w tych wyborach parlamentarnych, które się zbliżają pod koniec czerwca? Więc oni już ugrali, już jest coś takiego. Oni mają nadzieję, że pan Rafael Glucksmann będzie tym cudotwórcą, który to wszystko zjednoczy. Oni muszą się zjednoczyć, jeżeli cokolwiek chcą ugrać. Jeżeli nie, to po prostu zostaną zjedzeni w kaszy. Ale chcę wrócić do tego, czym się, co spowodowało, że wygrała Marine Le Pen. Po prostu siła nabywcza pieniądza stała się tak słaba, że w ogóle Francuzi mają bardzo poważne problemy ekonomiczne. I ja nie chcę mówić o tym, że te wszystkie osoby, które przeszły na emeryturę są bardzo, bardzo pokrzywdzone, bo te emerytury są też bardzo słabe. Ta emigracja oczywiście jest ogromna i proszę Państwa, wszyscy tu nagle się cieszą, że nie uchwali się w końcu tej ustawy o eutanazji, bo przecież szpryca jakaś tam się gdzieś kryje za tą ustawą. Staruszków trzeba do szpitala i tam, jeżeli nie będą potrzebni, to za zezwoleniem rodziny, oczywiście, wszystko cacy, dziękujemy, do widzenia. To wszystko się oddaliło i to dość niesamowite, bo jak się słyszy takie rzeczy, to się robi człowiekowi zimno. Ale powiem tylko jedno.
pani Meloni i pani Le Pen. To nie jest to samo. Rassemblement National jest dość antyamerykański. To trzeba to sobie powiedzieć, więc to nam już, że tak powiem, anonsuje, co może się stać. I jeszcze tylko dopowiem jedno. Na pewno między Francją a Niemcami nie będzie tak, jak było. To znaczy nie będzie wspólnego języka, jako że Francuzi chcą, żeby jednak mnóstwo rzeczy zostało naprawione. Czy jeszcze coś ważnego? Aha, no oczywiście w Europie sytuacja jest bardzo ciekawa, bo Orban dostał również jakieś straszne manto. To samo Wilders w Holandii, AfD w Niemczech pruje do przodu. Ale tak z grubsza parlament chyba zostanie taki sam, jaki był, prawda? Wyniki wyborów na Węgrzech będziemy sprawdzali, bo rzeczywiście tej informacji wczoraj w czasie nocy wyborczej nie było. Manta premier Holandii, z tego co wiem, nie dostał. Dostał jeden głos mniej niż pan Timmermans. Nie można nazwać tego mantem, tym bardziej, że ta prawa strona w Holandii zwyciężyła. Gabriel Garstka obserwuje scenę francuską. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Ja też. Jest godzina. Dziękuję.